Brama Południka. Ciekaw jestem, czy tutaj się nie wydarzy jakiś atak z zaskoczenia. Nie wiem, co ci planują. Znaczy, kurczę, doskonale wiemy, co planują Karcze Cienia. Ale jakie kroki następnie podejmą, to już jest trudniejsza sprawa. Spodziewałbym się ataku na Południk. Ale czy... Właśnie, czy oni mogą być... Czy Karcze mogą być przygotowani na ten atak? Chyba nie było żadnych przesłanek. Tylko Aloy coś wie na temat planów Karcze Cienia. Właściwie rozsądek by wskazywał... Nie było za bardzo wyboru, ale wypadało sobie wybrać się od... No właśnie po tej arenie wypadało tutaj przyjść, ale z drugiej strony tam Nora byli atakowani, więc... Ten pancerz niepokojąco hałasuje, muszę przyznać. Skradanie w nim będzie raczej mocno utrudnione. Ale zobaczymy. Aloy, co sprowadza cię do Południka? Zagrożenie. Hilis dowodzi legionem fanatyków, zwanych Zaćmieniem. Niedługo zaatakują od zachodu. Wraz z armią starożytnych maszyn bojowych. Ale nie to jest najgorsze. Przyniosą jakiś umysł, boga, demona, maszynę. Sama nie wiem co. Nazywają go Hadesem. I nie zależy mu na Południku. Pragnie iglicy. A kiedy tam dotrze, to wyślę sygnał, który przebudzi więcej maszyn. Więcej niż zdołamy pokonać. I będzie po wszystkim. Nie można do tego dopuścić. Staram się zrozumieć, ale odpowiadam za Południk. Południk nie jest celem. Musisz chronić iglicę. Może należy wykorzystać straż. Tak, poślij ich do iglicy. Eren zna Aloy i nie zakwestionuje rozkazu. Każ straży miejskiej umocnić zachodnią grań. Będą mogli bronić i Południka, i Oświecy, gdzie jest iglica. Aloy. Pozwól, że przeproszę za swoje zachowanie. Po tym wszystkim, co się stało z Ersą, nie byłem sobą. Nie ma o czym mówić, kolego. Jeśli mamy walczyć na krawędzi życia i śmierci, wolałbym, żebyś mi wybaczyła. Wybaczam ci. Tylko nie myl mnie z nią więcej, proszę. Nawet król może zrozumieć swój błąd. Dobrze. Cieszę się, że mamy to już za sobą. A teraz przygotowanie obrony zajmie dużo czasu. Proszę, powiedz mi, co wiesz o naszych wrogach. Wszystko. Nie wiem, jak ze wszystkim, ale powiem ci to, co mogę. No, to mogłaby być bardzo, bardzo długa historia. No, ale zakładam, że... Zakładam, że ta historia została właśnie opowiedziana gdzieś tam. Chyba. Tyle szybko. Panika w mieście tylko stworzy nowego wroga. I pokazujcie mi każdego nowego przybysza. Ach, Aloy. Na umocnieniach grani i przy iglicy trwają przygotowania. Wieści rozesłano po całym królestwie. Sojusznicy ofiarowali pomoc. Jedni za Południk, a inni za okruchy. Ale wielu przyszło tutaj. Dla ciebie. Dla mnie. Nie bądź taka skromna. Grań będzie linią frontu. Działa tam nasza straż? Tak, wzmocniona siłami nieregularnymi, o których mówiłem. Armaty Oseramów, które zbombardowały mury Południka, teraz nas obronią. Zapraszam na obchód umocnień. A iglica? Jest tam Erend ze strażą? Naturalnie. Zderzają się napierśnikami i ćwiczą okrzyki wojenne, jak sądzę. Pod iglicę przybyli również członkowie Nora. Odrzucili ofertę audiencji u króla. Spróbuj z nimi porozmawiać. Dobrze. Jedyne, co możemy zrobić, to czekać na atak. Właśnie.
Nie lubię tego uczucia, ale nasi zwiadowcy w Znaku Zmierzchu donoszą, że na zachodzie jest spokojnie. Więc jeśli masz coś do zrobienia gdzie indziej, wykorzystaj ten czas. Poza tym udało mi się załatwić ci mieszkanie Olina Delversona. Możesz tam spać, jeśli ci się uda. Mój Boże, to będzie jeszcze okazja, żeby się przespać? Holender. Odwiedzimy oba stanowiska obronne. Oczywiście, że tak. Naprawiono uszkodzony plik. To chyba nie pierwszy zresztą. Dziennik Sobek i Dziennik Sobek. To jest z 64 roku, to z 65. Prawie rok je dzieli. Właśnie zakończyłam inspekcję podstawowej instalacji GAI. Prace posuwają się dobrze. Reaktor został zainstalowany. Plany sterowni przypominają mostek kapitański w jakimś filmie science fiction. Kwatery mieszkalne dla Alf są już gotowe, z elementów prefabrykowanych. Miejmy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli się tam zamknąć. Nie, żeby Elysium brzmiało wiele lepiej. Okej. Ostatnie tygodnie spędziłam na stanowisku Bryce, projektując laboratoria NS, czyli nowego świtu, tworząc protokoły. Baza, którą dostosowujemy, jest ogromna. Masa miejsca do pracy i na kwatery mieszkalne. Ekipy już zaaranżowały mi tam biuro, laboratorium. Nie przewadam za szklanymi ścianami. Intencją Marea było ewidentnie wszechwidząca obecność. Efekt odwrotny od zamierzonego. Mam wrażenie, że to ja jestem obserwowana. Mam ochotę zamalować to szkło. I tu są jeszcze inne historie, które możecie sobie na spokojnie przeczytać, a ja zerknę sobie tu do tego nowego dziennika. Ostatnim razem odwiedziłam jedynkę w listopadzie ubiegłego roku. Od tego czasu miesiące zlewają się ze sobą. Poleciałam wczoraj nadzorować instalację centralnej maszynerii głównego obejścia. Proszę bardzo, Ted. Które było gotowe przez 4:30. Postanowiłam więc złapać odrobinę snu, przed 4:30, ale postanowiłam więc złapać odrobinę snu, zanim wrócę na stanowisko nowego świtu. Skontaktowałam się jeszcze przed snem z Gają pod pretekstem przekazania jej planów obiektu, ale tak naprawdę brakowało mi jej. Rozmowy z nią przed snem weszły mi w nawyk. Wygląda na to, że obecnie tylko to mnie uspokaja. Wygląda mi też na to, że w tym tekście za każdym razem na końcu zamiast D używa się Z, no ale... Obudziła mnie wiadomość od Oswalda. Wczoraj wystartowała Odyseja, tak więc szanse przeżycia ziemskiego... Przeżycia życia ziemskiego właśnie się podwoiły. Dlaczego więc jestem pełna niepokoju? Zastanawiam się, jaki świat stworzy odległy zenit, kiedy statek osiągnie cel za dziesiątki lat. Martwię się też o wersję Alfa Apolla. Tyle wiedzy, tak niewiele ograniczeń i żadnych zabezpieczeń. Czy uda im się nie powielić naszych błędów, co przeszkodzi im bawić się w Boga? I tak dalej, i tak dalej. No dobra. Odwiedzimy te stanowiska. Grań i Glica. Tak jest. Aloy, a nie mówiłem? Mówiłeś, Teb, ale przecież byłeś ranny, wyleczyłeś się? Tak szczerze, to gdybym walczył, pewnie bym zginął. Ale bez obaw. Zostawię to innym, Nora, w Iglicy. Dlatego mam zapasy. Kardża mianowali mnie honorowym kwatermistrzem, cokolwiek to znaczy. Brzmi imponująco. Nawet mi się podoba. Będziemy rozstawiać broń i lekarstwa pod tymi sztandarami. Może ci się potem przydadzą. Aloy, gdy weszłaś do góry, czy bogini dała nam szansę? Nie musiała. Wiem, że możemy tego dokonać. Może i tak. Bez pomocy z zewnątrz byłoby po nas. Wybiorę się jeszcze do Iglicy. To w ogóle jest kolejny dziennik Sobek. Ja do tej pory nie byłem przy Iglicy. To, że zawsze mnie interesowała ta... Gdzież ona jest? Zawsze interesowała mnie ta wieża i wyglądała niepokojąco i zastanawiałem się, co tam jest i czy dane zawsze gdzieś tam była odległa na horyzoncie. Oto i ona. A nigdy nie podchodziłem blisko. Najwyższa pora to zmienić. Pogoda się trochę zmieniła. Jestem już prawie na miejscu. Ciekawy jestem, jak to na dole wygląda. No pewnie zaraz się dowiem. Ciekawe też, że nie miałem żadnego pretekstu, żeby tutaj wpaść wcześniej.
Jakoś tak dziwnie się to potoczyło. Może rozsądniej by było, gdybym miał wierzchowca, bo wszędzie biegam na piechotę, ale... Szczerze mówiąc, to niespecjalnie mi to przeszkadza. O kurde. Faktycznie wygląda jak... Z daleka to wygląda jak jakaś spirala, a to... Teraz trochę inaczej. Witaj, Aloy. Nie. Nie kłaniać się, namaszczona tego nie lubi. Nie lubi też, kiedy nazywa się ją namaszczoną. Dobrze, że tu jesteś, Varl. Dałem słowo. A co sądzisz o południku? Zobaczyłem wiele nowych rzeczy, odkąd cię poznałem. Dziękuję ci. Co się dzieje? Chcesz wiedzieć? Dobra. Jestem w nieczystej, obcej krainie, broniąc niewiernego, dziwacznego dla mnie miasta przed czymś kompletnie niewyobrażalnym. A ty, po wszystkim, co się stało, czego dokonałaś, czuję, że powinienem paść na kolana i wielbić cię, ale wiem, że tego nie chcesz. O, musi ci być naprawdę ciężko. Dzięki, że przestrzegłeś Nora, by się nie kłaniali. To naprawdę ostatnia rzecz. Przesadzasz. Dołączyli do walki, bo namaszczona ich wezwała. Dlatego przybyłeś? Nie. Ja przybyłem, żeby cię ujrzeć. No i trzeba walczyć z metalowym diabłem, bo tak mówi bogini. Albo ty tak mówisz. Myślę, że obie się cieszymy. Dobrze, że tu jesteś. Ja też. Niewątpliwie przed ostateczną bitwą przyda mi się ten pancerz. Jeszcze tam są ludzie, z którymi można by porozmawiać. No, zobaczymy, co tu się będzie działo. I teraz straszna odpowiedzialność, bo... Mówią na siebie zaćmienie. Co to w ogóle znaczy? Wyobraźcie sobie, że ile osób jest tu gotowych oddać życie na wezwanie Aloy, a jeżeli się pomyliła? A Kardża zawsze marudzą o słońcu i cieniu. Jak to byli Kardża, to ja... Aloy, do czego doszło? Gotujemy się do walki. Tyle, że tym razem tych złych jest o wiele więcej. Z czym się zmierzymy? Nie jestem pewna. Ale będzie ich wielu i będą mieli maszyny. Jeśli się przedrą, nie tylko południk upadnie. Cały świat będzie wtedy stracony. To... poważne. Walka w sam raz dla nas! Co nie? Gdzie zawsze walczy straż? Na pierwszej linii! A czemu? Za lepsze niż żelazo! I co tu będziemy robić? Walić w nich jak głos nie będą stać! To jest! Słyszysz? Nikt nie wygra ze strażą. Walczymy za południk. I za ciebie. Dzięki, Erend. Arsa byłaby dumna. O ile wygramy. Tych by się przydało trochę więcej, szczerze mówiąc. Niezłe pancerze. Czy jeszcze ktoś jest tutaj? Wart rozmowy. Kolejne pliki naprawione, ale teraz to już jestem bardziej ciekaw tego, co dzieje się. Jest wyższa niż najwyższe drzewo. Dowódczyni. Dowódczyni, wyglądasz nieswojo. To nie jest miejsce dla Nora. Dla mnie też nie. Mam zamiar stanąć do walki z metalowym diabłem, chociaż należę do świętej ziemi. Złodźga mnie tutaj niczym ostrze strzały. Naprawdę bardzo mi przykro. Nie przepraszaj. To się skończy. Moja włócznia, moje słowo. Troszkę przesadzają. Oni by się najchętniej zamknęli w tej dolinie i mieli gdzieś głęboko w nosie to, co się dzieje z innymi. Mają swój krąg zamknięty. Mogą wyrzucić ludzi... Wow! Mogą wyrzucić ludzi poza krąg, kiedy chcą. Mogą ich przyjąć z powrotem. I przyjrzałem się dokładnie temu, co tam było na grani. Trzeba teraz wrócić. I pogadać jeszcze raz. Hmm.
A więc to ty jesteś, Aloy. Myślałam, że będziecie więcej. Więcej mnie. Więcej ciała, myślałam. Bardziej koło zębate niż pierścionek. Nie zrozum mnie źle, jesteś świetnie zbudowana. Wszyscy Oseram flirtują w niewłaściwym czasie? Niewłaściwym? Bitwa się jeszcze nie zaczęła. Petra Kuźnicka. Pochodzę z Wolnogóry. Wrócę tam przy następnej burzy piaskowej. Marat kazał mi wpierw sprawdzić miejski arsenał. Stan armat dobry, gardła im przeczyściłam, zaryczą jak trza. Mogę spróbować? Każdy chce spróbować. Bardzo proszę. No to spróbujmy. Ło, panie kochany. Możesz. Naprawdę szeroko wali. Nie trzeba nawet celować. Idealna sprawa dla mnie. Ups. Aż mi się wandrze. Chyba trafiłem w niewłaściwe miejsce. No, wygląda bombowo. Przyznać trzeba. Ktokolwiek będzie to obsługiwał, będzie najpewniej łupało, jak się patrzy. To teraz najwyższa pora wrócić już do południka. I zacząć zabawę, co? Moja rodzina może jeszcze żyć, a wy będziecie bezczynnie siedzieć? No, myślę, że część zadań można będzie porobić jeszcze kiedyś. Rozkazy są jasne. Dosyć tego. Ostrzegaliśmy o życie. Mówisz o rozkazach. Mieszkanie Olina sprawia wrażenie pustego. Powinnam iść spać, czy może o czymś zapomniałam? Najważniejsze rzeczy, żeśmy zrobili. Zapasy amunicji są. Sprawdziłem wszystkie posterunki. Zdobyłem pancerz najlepszy, jaki można mieć. A może łuki mogłyby być lepsze, ale nie jest źle. Spokojnie, Elizabeth, niosąc na barkach taki ciężar. Jak dawałeś radę, Rost, po tym jak straciłeś swoją rodzinę? Silence? Jesteś tam? Duchy dzisiaj nie odpowiadają. Pani, znaki od zachodu. Król Słońca Awad czeka na ciebie w świątyni. No to zaczynamy, co? Że ogniska gromadzą siły do ataku na bramy miasta. To nie są ogniska. Zatem co? Koniec. A przynajmniej początek końca.
te uśmiercacze? Do armat! Do armat! Już! Na słońce! Słuchajcie jej! Zwarci i gotowi! Wszyscy! Gotowi do strzału! Armaty je powstrzymają? Zaraz się przekonamy. Co ten Wajdak tu robi? Nie! Zbierz straż! Wyślij posiłki! Aloy, nie! Potrzebujemy tych armat! On cię zabije! Nie tym razem! To ty! Dość już mnie irytowałaś! Trzeba było walczyć w kręgu słońca. Jest. Gin! Koniec jest nieunikniony. Bądź się ze swoją słabością. Czeka cię tylko wieczna noc. Załamuje się! Czym jesteś wobec grozy słońca? Kimś, kto cię zniszczy! Gdzie się podziała podłoga? Jestem wybrańcem, a ty przybyłaś z niczego. Padnij, bo padnij! W zwarciu nie mam szans. Dlaczego nie trafiłaś? Jako nic umrzesz. Dzikuska nie pojmie przeznaczenia. To niemożliwe. Jestem wybrańcem. Nie tak miało być. Hades wybrał cię tylko dlatego, że byłeś głupcem. Rzeźnikiem zbyt głupim, by zauważyć, że jest wykorzystywana. Twoje życie było porażką, a niedługo nikt nawet nie będzie pamiętał, że istniałeś. Zwróć twarz ku słońcu i przemyśl to sobie. No i tak, właśnie. Sploty. Może nie być koniec. Na razie. No, przy tym pancerzu nie muszę się martwić o żadne modyfikacje, cholera. Zakładam, że sobie poradzę już z tamtymi, co? Ja mam inne rzeczy na głowie. Co się będzie działo? Zapołudnik! Trzymać linię! Co mam robić? Do armaty! Na platformy! O cholerny świeć. Nadchodzą! Czas
wystawić to i ruszyć. Maszyny od zachodu! Tam są. Za blisko. Coś jeszcze ciekawego tutaj? Cholera, chyba trzeba jeszcze chwilę tu wytrzymać. No raczej. Idą od południa! Od południa? Oho. Jest. Mam nadzieję, że się zajmą tymi mniejszymi. Strzela do mnie! Uwaga, od zachodu! Kurde, pancerz trzyma niesamowicie. Teraz jest wściekły. Czas ruszać. Święty jest. Nie trafiłem. Tak jest. To łajdak. Halo, pomoże. Tak, przerwały atak. Cholera. Broń, ale zachować czujność. Myślałem, że załatwiłem swojego. I się szykować. Nie mam po co zbierać. Pancerz trzyma wszystko. Co teraz? Odsapnąć trochę? Wybrać się gdzieś dalej? Zachód. Tak jest, kolego. Na niebie! Będzie dobrze, dziewczyno. Zaczyna się. Lepiej się ruszyć. Zaraz.
za blisko. Uwaga, Nora, leci! Tak jest. Co tam tak łupie? Jestem kryty. Ale może faktycznie czas zmienić platformę.